Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Riser, a to jest Dark Deception. Pierwszy chapter darmowy, który dzisiaj sobie ogramy. Nie wiem, czy uda mi się go przejść w pełni, mam nadzieję, że tak. Gra, jeśli chodzi o pierwszy chapter, tak jak miałem przyjemność zobaczyć, mocno bazująca na połączeniu koncepcji Minecrafta z Hugo. Nie wiem, czy kojarzycie taki teleturniej. Dlaczego? Zaraz powinniście się zorientować. Bierzemy new game. Tak. Deception. Grę polecił mi Sandro, żeby nie było, nienawidzę go za to. Jak wydrę mordę, to przez niego. Kocham tego typa. Niestety gra nie doczekała się polonizacji. Mam nadzieję, że jakoś sobie z tym poradzimy. Mimo wszystko, ciekawostka, interakcja jest pod F. Będzie voice acting? Hej! Oh, another one. Będzie. How nice to have some company again. Come over here. Let's have a look at you. You disappoint me, love. You really do. So many fears. So many desires. I thought you'd be bigger. No sorry, no tak mam jaki wzrok. To co takie... O Jezu. Don't look so confused. I know everything you've got hidden in that brain of yours. I know all the terrible things you've done. So many good intentions laid to waste. I could see the regret eating away at your soul. Kurde, muszę nareszcie wyciągnąć te trupy z szafy. Ona wie o wszystkim. But now your time has come and here you are. Mówisz? To grovel and beg. You can't go back. Only death awaits you there now. To może ja jednak wyłączę grę? Fear not, love. You've got potential. I see it in you. Mówisz? And I can help change your fate. But if you want a new life, you're going to have to suffer quite a bit to get it. Ostatnia kobieta, która tak mówiła, zrobiła mi z życia Hiroshimę w związku z tym, ale okej. Zobaczymy, moi drodzy. Jej! The pieces to a powerful ring are hidden in nightmares behind each of these portals. Find them and bring them to me, and you'll get your wish. Fail, and you'll find there are fates far worse than death awaiting you here. Clock's ticking. Tutaj w ogóle są drzwi, które mnie zainteresowały, ale otworzyć chyba będziemy mogli je dopiero po przejściu wszystkich tych chapterów. Tak mi się wydaje. Generalnie samo pomieszczenie bardzo ładnie wykonane. Nie wiem, czy zauważyliście, dokładność tych zdobień jest, jak na produkcję darmową, ciekawa. I teraz dlaczego wspomniałem o Hugo? Nie wzdychaj. Ponieważ... kojarzycie to, może tą małpę w tym teleturnieju, której nie można było dać się złapać? No właśnie... tu będą nas ganiać małpy. Kyrie eleison. Okej. Jak się wydrę... Jezus Maria, loading screen mnie straszy. Małpi biznes. Serio? Okay. What a charming little hotel. Bring back any memories? Okay, fragment. No. A, tym? Okej, okay, a myślę, że F. Moi drodzy,
Wiecie co robić? Czerwony przycisk na dole. Dobra, zabieram się stąd. Welcome, breakfast and murder. Free every day until the 10 a.m. Yay. Okej. Okay. Cóż? Czy to jest Bendy the Ink Machine? Że mi kartony straszą. What the fuck? Czy tam coś stoi? Tam coś stoi, czy ja mogę? Nie, nie... Chyba nie mogę. Kurde demon! Nie, nie, spierdzielam stąd, zabierajcie się. Walcie się, nie nagrywam tego. Kurwa. Ja pierdzielę. Na szczęście jest radosna muzyczka. Kurwa, ja myślałem, że FNAF-a się będę bał. Miałem nie klnąć już na nagraniach. Nie, ja nie chcę, niech te drzwi się nie otwierają. Nie! Nie, nie, nie. Proszę. Kurwa. Dobra. Statua wolności. Now listen closely. See those floating bits of crystal? Those are soul shards. Fragments of human spirit scattered throughout the halls of this little maze. Each crystal is a remnant of one who has met their end here. Aha. Gather them all, and the first ring piece will be yours. One more thing. You're not alone. There are monsters in here, and they're looking for you. Twórcy są geniusze. It can detect each shard's location. It was left by the last guest to disappoint me here. A very clever girl, just not a very fast runner. Enough instruction. Break those boards and let's get this party started. What the? Okej. Okay. Lecimy, 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 lecimy. Jezus Maria, co to za muzyka? Dobra, tędy. Czekajcie, ja nie jestem sam. Tu są te małpy, gdzieś. Tylko gdzie one są? Kurwa! Coś mnie goni! Kurwa, coś mnie goni. Paszą won, wredny małpiżonie! Biegnij, 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 ja już jestem cały obsrany, dlaczego? Nie! You don't let them stab you in the face. O kurwa! Gdzie? Dobra, tu jestem. Tu! Ale jak fajnie ta gra płynnie chodzi. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Coś mnie goni! Jak tupta! Egony, kuźwa! No! Kamera zleciała! Nie! Ludzie, kamera mi spadła! Nie! Ślepy zaułek! Złapie mnie, złapie mnie, cholera! A! O shit! Ja pierdzielę. Ten. Thank you.
Co się dzieje? Kurde, balans. Sorry, nie będziecie mieli kamery, przepraszam, ale wyrąbała mi się. Ale nie mam nawet jak jej poprawić. What the fuck? Co? Jezu! Kurwa! It helps if you don't let them stab you in the face. O Jezu! Co? Wybaczcie, moi drodzy, tu. Okej. Okay. Lecimy, ludzie. Nie! You are dead. O kurde. Drodzy, jeszcze raz wybaczcie. Brak kamery przez moment, ale mi spadła z tego. Jaka to jest doskonała gra. Ja nie mogę. Nie, świetna. Jeszcze raz idziemy. Okej, okay, przeskoczę wam to. Chociaż oczywiście pamiętajcie. Czerwony przycisk. Łapka. Wiecie co robić. Kurde, ale na tą windę to się czeka jak na windę w Mass Effectie. Ding! Winda Sfira? Nie, na szczęście nie. Nie chciałbym tutaj zobaczyć tej wkurwionej małpy. Jezus Maria. Trzy próby. Nie szło tak źle. Moi drodzy, bieg o przetrwanie, dosłownie. Fajne jest to, że te małpy tak głośno i donośnie tu ptają. Bo dzięki temu możemy się zorientować, gdzie one są. Nie! Czy mi musi kamera spadać dzisiaj za każdym razem? Po prostu. Już mnie goni! Słyszę jak tu... Kurwa... O, w mordę! Nie! Okej, czerwony kryształek umożliwia nam... nie wiem co umożliwia nam żółty kryształek, czerwony umożliwia nam... pokazanie... Gdzie się znajdują te wkurzone małpiszony? Ale jak fajnie ta gra płynnie chodzi. Tylko że mnie goni znowu. Dobra. Spoko, spoko, spoko. Biegniemy sobie na ludzie. Popodziwiałbym chętnie te obrazy. O-o. Takie mało atrakcyjne tondo robię. O-o. Nie! You are dead. Biegnij! Biegnij, Zdzisiu! Biegnij! Kurwa, no. Co za mało panu. That's okay. Nobody liked you anyway. Hugo Copter. Prosto. Moi drodzy, odpalamy Hugo Copter i lecimy. To za chory shit. Ale piękna jest ta gra. I dzięki Sandro za podesłanie. Goni mnie. Przykurze! Prosto na mordę. Waszą ową wkurzona małpłatko! Nie!
Jezus Maria, biegnie za mną! No słyszę, jak to tupta przecież, no! Ilu ich... Ile ich tu... Dogonię! Tu! Dogonią mnie przecież, no! Dogonią mnie! Kurde bala, skręcaj tu! Tu! Tempo, 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 no ciśniesz, wyciskaj, nie wiem! Jezus Maria, cały zgrzany jestem! Ludzie! Tu. Dobra, cio! Dobra. Okej, czyli teraz widzę, gdzie są te małpisze. Dobra, to nie jest źle. Możemy sobie pójść tędy. Aha. Jak mnie gonią! Czy wy to widzicie na tej mapce? Jaka jazda? Sunął za mną jak wściekłe. O-o! Odwalcie się! Jest! A! Żółty je zamraża! Okej! Dobra, dobra, dobra. Biegniemy tam. Ja cię piorkuję. Gdzie są kolejne kryształiki, którymi mogę napędzić swój radosny hugokopter, no. Razer, ale jaki hugokopter, nieważne. Co? Walę na jakąś małpę? Chyba to oznacza, że tak. Nie! Jezus Maria! W tondo, no to szle... O, w mordę! Ale się dałem zrobić! Nie! Duchem dożyły mnie, no! Ale się dałem zrobić! O, po prostu... Złapały mnie w ciemnym kącie, po prostu jak jakąś, nie wiem, 13-latkę i tam... Kurwa, bananem, no. Moi drodzy, no ta wściekła małpa mi robi z tyłka Hiroshimę, no nie... Nie może być tak, że się dajemy hendożyć, no przecież. Temu wściekłym, temu wkurzonemu pawianowi, no. Co to ma być? Kurna! What the fuck? Tu! Nie! Kurna! O, w mordę. Nie, jak widzę... Znaczy, jak widzę, gdzie są te małpy, to już nie ma tego elementu zaskoczenia, tak? Ma to swój plus, bo... pozwala ten... Ma to swój plus, bo faktycznie sprawia, że ta gra jest możliwa do przejścia, ale zabija ten fajny element zaskoczenia, tak? Jak ja mam nazwać ten odcinek? 1000 jumpscare'ów na ryj? Krzyk co 5 minut? Co 5 minut, co 5 sekund? Giniesz i krzyczysz? Jezus Maria, dobra. Nie obiecuję, że to przejdę, ale spróbujmy. Przecież chętnie bym nie przechodził tego właśnie do końca. I dał wam tą możliwość po prostu odkrycia zakończenia samemu, co nie? Tylko, że gra jest darmowa. O-o!
No to się w chuja zrobiłem. Dobra, nie jest źle. Dobra, da się te małpy wymanewrować, tak? I to ratuje dupę. Dosyć srogo. Nie, znaczy Bayer z wykorzystaniem właśnie motywu Hugo, Pac-Mana jest genialny w tej grze. Ludzie, nie wiem kto wpadł na tak prosty, tak genialny pomysł. Nie pamiętam w tej chwili autora i sobie nie przypomnę go w tej chwili, ale facet, bądź kobieta, przepraszam, jest geniuszem. Wow! Okej, biegną za mną wszystkie cztery. Jak nic. Obstawiam. Możecie się ze mną zakładać teraz. I jak to płynnie śmiga. O w mordę. Jak to pięknie chodzi na komputerze, który jest za przeproszeniem z odzysku niemalże. Nie no, żartuję oczywiście. Z tym komputerem z odzysku, ale... No cóż, no najmocniejszego sprzętu to ja nie mam, tak? Przy sprzętach, no youtuberów, którzy nie wiem... Rock, Royo, Izak, czy ktokolwiek inny, to kuźwa mój sprzęt, to jest miękka pipa. A mimo to gra śmiga po prostu na najwyższych... w ustawieniach graficznych chyba, jakie mogą być, jeśli chodzi o tą grę. Po prostu... cudowne. Doskonałe. I się bawię w to zajebiście, przyznam wam się szczerze. Dawno się w żadną grę tak dobrze nie bawiłem. Ja! Mówiłem, że gonią mnie wszystkie cztery. Okej, bo chyba oddawanie kryształów jakoś zeruje te małpy. To jest tylko moja teoria, co prawda, ale tak patrząc po tym, że część z nich nagle przystanęła, mam takie dziwne wrażenie, że może być to teoria co najmniej słuszna. Czy ja mogę tu otworzyć? Nie, nie mogę. Tędy. Na luzie, one są daleko, więc spoko. O-o! Kurwa się ciula zrobiłem, no. Tu! Teraz już nie są daleko, teraz są bardzo blisko. Źle powiem, nieważne. Nieważne, to nie ma znaczenia w tej chwili. Biegamy tu. Dajemy te kryształy. Nie, to ich nie zatrzymuje. To już mam odpowiedź. Teraz skręcamy tu. Okej, dobra. Póki biegniemy prostymi korytarzami, to nie jest źle, słuchajcie. 38 kryształków zostało tylko. Okej. Ja przyhamuję to małe pisanie. Po. O kurczę. Trzeba tu cofnąć. Can't find more soldiers. Why don't you ask the monster?
Maybe it's seen some. Dobra, biegniemy, biegniemy. Okej, okay, widzimy je nadal, to luzik. To spokojnie. Znaczy, póki my je widzimy, moi drodzy. Jezus Maria, 9 kryształów. Może się uda. Trzymajcie kciuki. 5, 4. 12. Dobra, wyjemy. Gdzie są cztery kryształki ostatnie, no? Tam. No jak to? Gdzie idę? Po kryształki. Okej. Nie, nie dopadniesz mnie, wpieniona małpa. Nie ma mowy! Dobra. Dajemy je w tondę. Takie dosyć harde. Ja. Nie pouczaj mnie, kobieto. Kurde mordo. Zaraz feministki jakieś biją na mój kanał. Uż ty! Oj, o ty! Jak ty się o kobietach wypowiadasz? Ale trzy kryształki mi zostały, no ludzie! Muszę się do nich dopchać. Tylko jak? Jak? Tędy, 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 tędy. You've gathered all of the soul shards. The ring piece is now exposed, and the monsters will go into a frenzy. Get to the ring piece before Mr. Monkey finds you. Nie! Błagam, powiedzcie mi, że... You are dead. Nie! O kurna! No! No nie! Gra mnie wykędożyła. Znowu! Jakaś gra mi to zrobiła. Dobra. Znaczy, wykiwanie tych małp wcale nie jest takie proste, co jest w sumie fajne. Dobra, zwierzyniec biegnie tam obok. Ale jak je słychać ze ścianą w ogóle? Nie wiem, czy zauważyliście. Jeszcze sobie pozwolę tutaj. Dobra! Na zbyt dużo sobie pozwoliłem. Dobra, zwierzynie jest tuż za plecami. O, dobra. Nie jest źle. Fajnie, bo jak jeden złapaliśmy kryształ, to one się nie niwelują. Więc nie mamy tego dylematu, czy łapać jakiś kryształ, kurde, tutaj, czy też nie. Sorry, patrzę na tego GPS-a. Z
cały czas, tak naprawdę już teraz. A ten GPS jest podstawowy, mamy taki, wiecie, mamy grę teraz w stylu trochę Alien Isolation, bodajże to się czyta, poprawnie. Jeśli źle to mówię, to mnie poprawcie, proszę. Dobra. Ło! Jak skręciła! Jakaż szalona. Dobra. Jedna mnie goni, przestała, jest git. To muszę jakoś... Tutaj odbijemy. Dobra. Tu. Tu. Na razie tak. Co? Kamera mi padła. O, w mordę. No to przepraszam was, ale... Oj, to ten odcinek będzie hardy. Najpierw spadająca kamera, potem kamera, która się wywala. Nie, no, świetne materiały wam serwuję po prostu. Ja nie mogę. 16 kryształków. Najweselszy youtuber, da. Tylko u mnie. Spadające kamery. Prosty. Spadające kamery, nie wiem. Niknące mikrofony. Wkurwione małpy. Nie wiem co jeszcze. Co za shit. 5, 4, 3, 2, 1. Tak. The ring piece is now exposed and the monsters will go into the fence. Dobra, biegniemy, moi drodzy. Uda się. Tym razem się kuźwa no musi udać, no. Gdzie to było? Tu! Who dares? Shoot, he knows you're here now. You need to escape. Get to the portal. Hurry! Nosz! What the? Jezus Maria! A dobra, automatycznie, dobra. Luz! Okej, moi drodzy, już kamera wróciła, jak to mam w zwyczaju ostatnio. No cóż, musiałem zamienić kamery, ale dzięki temu macie cały czas obraz mojej cudownej gęby. Jakoś się to udało. Okej, udało się to przejść, słuchajcie, nawet nie sądziłem, że się uda. And I see you met my friend sooner than I was expecting. Noise. Okay. Drzwi, tajemnicze. Beers. Still so persistent after all this time. Do not listen to her, mortal. She's just using you. Give her the ring, and there will be consequences. Okay. This is your only warning. Help her and you will suffer. Co wybrać? Białowłosą piękność? No powiedzmy, że... Aha, coś się przełączył. Pay no attention to him. His powers cannot reach you here. Kobietę czy drzwi? Mimo wszystko wybrałbym kobietę, przyznam wam się szczerze. The ring piece. Place it at the altar. Nawet jeśli wygląda jak... Leciutko porąba,
porąbana chyba mimo wszystko trochę mniej Cruella de Mon. It's been so long. The ring is called the Riddle of Heaven. An ironic name, don't you think? Her demon's power is contained inside it. The creature of infinite cruelty that you just met. No, fajnie jest jak... Okej. Okay. No, fajnie jest jakaś fabuła. And you can use Malak's power to fulfill your darkest desires. Okej. Okay. Oj, może lepiej niech ten pierścień nie spełnia moich najczarniejszych i najmroczniejszych marzeń, bo oj, nie wiem, czy świat jest na to gotowy. 8 more pieces to go. Are you ready for another nightmare? Jasne. Myślałem, że jest tylko jeden chapter. Darmowy. Okej. Okay. Okej, moi drodzy. A, i zmieniła się twarz tutaj. Na twarz dosyć makabrycznej, radosnej małej dziewczynki. Jej, wszyscy kochamy małe dziewczynki. Już poczekajmy tylko na, nie wiem, wkurwione lalki. Pluszowe małpy już były. Przeżyłem koszmar. Co można było zobaczyć po tym, co się działo z kamerą. Moi drodzy, Dark Deception. Gra darmowa, pierwszy chapter przynajmniej. Każdy kolejny będzie, będzie coś tam kosztował. Chyba 6-7 euro, jak się dobrze orientuję. Ale jeśli możecie to pobrać za darmo i ograć. Gra harda, zajebista. Nawet jeśli już poznaliście zakończenie, poznaliście fabułę, to polecam wam to bardzo serdecznie. Za tydzień, nie wiem, może uzbieram te 10 łapek pod Bendim, to za tydzień będzie Bendy. Jeśli nie, to nie wiem, albo Liars of Fear, albo Just Ignore Them. Możecie napisać w komentarzu, co byście chcieli za tydzień. Jak nie, to ja coś tam wybiorę. Chyba, że znajdę jeszcze coś innego. Dzięki jeszcze raz, Sandro, za podesłanie tego. Bawiłem się świetnie. Czekałem na taką grę. Takiego horroru mi brakowało. Trzymajcie się, moi drodzy. Miłego wieczoru. Mam nadzieję, że chociaż trochę się przestraszyliście. Cześć!